21 maj, kontynuacja, tu Daro, teraz o ogóreczkach. Ogóreczki są, tak jak widać, z początku takie mniejsze krzaczki, a idąc dalej są coraz większe. No, ogórki w tym roku zasiałem trochę za wcześnie, bo w połowie marca, jakoś tak, w drugiej połowie marca szybko mi urosły. W ogóle kwiatki szybko się pokazały, także już w tym roku się udało, bo nie było przymrozków, nie trzeba było nawet dogrzewać, martwić się za bardzo. Taka sztuka nawet jest, a są mi większe. No i są jakieś też marne krzaczki, no ale to sadziłem po dwa. O, tutaj jest taki ładny, jak dobrze widać. No już taki do słoika. Ewentualnie zostawimy i będzie na sałatkę. Tam się selerki robią. Jeszcze z tydzień będę sadził. Selera robię też pierwszy raz. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie miałem jeszcze okazji. Tak wygląda to tutaj. Krzaczki takie, ogóreczki takie. W tym roku będzie szybsze zbieranie niż w zeszłym. No i tak, tu widać, na każdym praktycznie jest jakiś jeden większy ogórek. A tu będę musiał sobie z tym coś zrobić, bo idzie na boki. Łamuje się te stożki wzrostu bocznych pędów. Ale też jeszcze zastanowię się, czy jednego tak nie zostawić, zobaczyć, co to z tego będzie. Wczoraj zerwałem jednego. Mniej więcej był taki, spróbować. No jak to swoje, oczywiście bardzo dobry. Nie ma tu chemii, żadnych wspomagaczy wzrostu korzeniowych czy innych. Musi smakować tak, jak to smakują swojskie. I tu się kończą te z połowy marca, a tu zaczynają chyba z połowy kwietnia. Im trochę zrobiłem szoku, bo poszły z domu do tunelu, trochę je w tym słońcu sparzyło, ale jak widać zaklimatyzowały się.